Dzień dobry wieczór, Piotrze. Witam, witam, dzień dobry wieczór wszystkim. Filmotekarium, a w filmotekarium film science fiction. Dodam, że polskie post-apo. I już ci z Państwa, którzy nie trawią tego rodzaju klimatów, a dodatek, że to polskie kino, to już kompletnie wyłączył, no niniejszym właśnie zostali wyeliminowani, no to teraz mówimy do mniejszego grona słuchaczy, Piotr. Tak, dzisiaj w nich cała nadzieja. Taki film w roli głównej Magdalena Wieczorek jako Ewa, rozbitek na wyniszczonej planecie, wyniszczonej klimatycznie. Towarzyszy jej, chciałoby się powiedzieć, pixarowski Wall-E, czyli taki robot. Cóż, do obejrzenia tego filmu zachęcił mnie nie tylko Marek, ale i komentarze na Filmwebie, które wychwalały twórcę pana Biedronia, ale nie tego pana Biedronia, który jedzie do Brukseli, tylko innego. Piotra. Okazało się jednak, że recenzje z innych portali, a także, że tak powiem, opinie szeregowych widzów mocno się różnią od tych peanów właśnie na Filmwebie. No cóż, sam fakt, że jest to film polski, sprawia, że ostrze naszej krytyki jest, że tak powiem, bardziej łaskawe dla tego filmu, bo jest on bardzo specyficzny również, dlatego że jest to raczej coś w rodzaju sfilmowanego spektaklu, aniżeli pełnokrwistego sci-fi, gdzie bardziej się nam eksponuje przemyślenia bohaterów, a świat przedstawiony to jest w sumie tylko tło, albo właściwie tełko, gdzie się ta historia rozgrywa. Ogólnie rzecz biorąc, no to prawie zawsze utyskujemy, że no nie ma polskiego sci-fi, a jeżeli już jest, to sarkamy, że ono jest złe i nie powinno się pojawić. Pewnie tutaj zapytacie, panowie, gdzie jest konsekwencja? No, zamiast wspierać rodzimych producentów, no to się zawsze czepiacie. No ja się powiem ci, Marku, a to wyjdzie w praniu, czy się przyczepię, czy nie. Zastanawiam się, co można tutaj powiedzieć o fabule, żeby tego filmu nie spalić i nie zniechęcić widza, a wręcz przeciwnie, myśląc patriotycznie, zachęcić go do tego, żeby po ten film sięgnął. No to od czego by tu wyjść? No, mamy ziemię z problemami, jak to w filmach post-apo. Piotrze, powiem tak, że fabuła tego filmu, to co jest tam przedstawione, ona jeszcze by się jakoś broniła na tle innych polskich produkcji, to tu w ogóle coś się dzieje, a sam fakt, że to mamy do czynienia właściwie z monodramem, no bo tego robocika a la Wall-E nie liczę, no więc monodram praktycznie rzecz biorąc, no to jeszcze nawet podbija i ten film nie sprawia, że się nudzimy, ale w pewnym momencie zadana jest widzowi zagadka, którą usiłuje rozwiązać razem z bohaterką, to wywołuje pewne napięcie, no ale powiedzmy sobie szczerze, no właśnie, będę musiał mówić szczerze. No dobrze, jeśli Państwo dobrze, albo jeszcze od innej strony zacznę. Ja bardzo często utyskuję nad polskim sci-fi'em filmowym, dlatego że mam takie wrażenie, iż za robienie filmów SF biorą się w Polsce ludzie, którzy SF nie znają, albo znają je bardzo pobieżnie, znają je, bo ktoś im opowiadał. W każdym bądź razie mam głębokie przekonanie, że twórcy filmowi traktują science fiction jako taki gatunek, na którym stosunkowo łatwo się wybić, no bo ludzie przyjdą, zobaczą i nie trzeba w ogóle czuć tego gatunku, nie trzeba nic o nim wiedzieć, w ogóle super. No i zbieramy żniwo tego myślenia, tego sposobu myślenia. Nikt o nic nikogo nie pyta, tylko robi kolejną produkcję. Ale z tym filmem jest jeszcze gorzej, bo ponoć pan Piotr Biedroń, który jest scenarzystą i reżyserem tego filmu, ponoć interesuje się fantastyką naukową. I powiem Państwu, że to widać, ale nie w tym pozytywnym znaczeniu tego słowa. Chyba się interesuje, bo ja nie wiem, z czego to wynika. Być może właśnie z odczytania pana scenarzysty, nic nie sugeruje, ale ten film jest przynajmniej mocno inspirowany pewnym opowiadaniem Made in USA,
Otóż był sobie taki pisarz, który nazywał się Robert Shekley. On pisał fantastykę taką dowcipną. To były właściwie powiastki rozrywkowo-humorystyczne niż twarda SF. Stąd wywiązała się taka dyskusja na Filmwebie na temat inspiracji, że ten film jest mocno inspirowany pewnym opowiadaniem Roberta Shekleya i oceniano, że to jest takie marne opowiadanko, że to tam wcale nic ważnego. Pozwolę się z tym nie zgodzić, pozwolę sobie nie zgodzić się z tym, ponieważ Robert Shekley pisał naprawdę zabawne, takie perełki humoru, a jednocześnie perełki SF. I napisał w swoim czasie opowiadanie, sami to Państwo możecie sprawdzić, opowiadanie nazywało się Okrutne równania. I mam nieodparte wrażenie, że scenarzysta tego filmu czytał to opowiadanie, czytał i je zapamiętał. Nie wiem, czy świadomie, czy podświadomie, nie siedzę w głowie, nie wiem, jaki był mechanizm powstania scenariusza, ale to widać i to najlepiej Państwo sprawdźcie. Nie wierzcie mi na słowo, znajdźcie w sieci, jest dostępne, da się znaleźć opowiadanie, powtórzę, Roberta Shekleya, Okrutne równania. Ono się dzieje w innych okolicznościach przyrody. Ono się jakby inaczej jest zawiązane, inaczej rozwiązane, ale sam motyw zagadki, która pojawia się w tym filmie, pewnego problemu do rozwiązania, jest identyczny. Co więcej, pewne zwroty akcji, które się pojawiają, również są identyczne. I jeśli to była jakaś głęboka inspiracja, to warto by było chyba zaznaczyć to gdzieś w liście płac tego filmu, że to jest film inspirowany opowiadaniem Roberta Shekleya, ale takiej uwagi ja przynajmniej nie znalazłem. Film ponoć cieszył się dużym uznaniem. Uznano, że to jest odkrywcze, że to jest ciekawe. No właśnie, ale kto to uznał? Ludzie, którzy nigdy z SF nie mieli nic do czynienia. Oni uznali, że ten film jest po prostu super. Że to, jak to jest tam przedstawione wszystko, że jest super jeszcze bardziej. No bo tam się pojawia, pojawia się motyw ekologiczny między innymi i to też jest, wiecie Państwo, taki mały dramacik, bo główna bohaterka żyje na czymś w rodzaju płaskowyżu, taki no wzgórza, no cholera wie jak to inaczej nazwać, w dole widać elektrownię. No ale jest po katastrofie. Tymczasem już w pierwszych scenach dostrzegamy, że ta elektrownia dymi, kominy dymią, a chłodnie kominowe wyrzucają tę parę wodną, czy właściwie to się jeszcze jakoś inaczej nazywa, bo tam te krople wody są bardzo duże. W każdym razie wyrzucają tę parę wodną, no bo nie wiem, czy Państwo ekolodzy wiedzą, że chłodnie kominowe, chociaż to tak z daleka wygląda, nie walą w niebo dymem, tylko parą, właśnie parą wodną. I to się dzieje. No ale mówimy sobie zaraz. Przecież ludzkość poza naszą główną bohaterką praktycznie wyginęła. To co? No i dostajemy odpowiedź. Ja się tak ucieszyłem, że dostałem odpowiedź, dlaczego ta elektrownia działa, że straciłem w ogóle logikę. No bo w pewnym momencie dowiadujemy się, że ta elektrownia jest obsługiwana automatycznie przez takich pobratymców tego robocika, który tam na pierwszym planie występuje i w związku z tym ta elektrownia działa. No to zadaję pytania logiczne. W takim razie dlaczego główna bohaterka nie korzysta z tego prądu, który jest produkowany w elektrowni, tylko ciągle montuje panele fotowoltaiczne? Ale to jest jeszcze pikuś, proszę Państwa. Każdy, kto chociaż kiedykolwiek był w elektrowni, a ja byłem, co więcej, chłodnię kominową widziałem nie tylko od zewnątrz, ale też od środka. Była akurat wyłączona. Tu też jest wyłączona jedna z chłodni kominowych, ale o tym za chwilę. No to każdy wie, że jeśli to jest elektrownia węglowa, no to co, te robociki też kopią węgiel, który służy do spalania w tej elektrowni i to tak od lat wszystko niby działa. Słabo, ja tego nie kupuję po prostu. Ten automatyzm tak mnie ucieszył na początku, że nie zwróciłem na to uwagi. Później sobie uświadomiłem, że po jaką cholerę i jak
w ogóle jest możliwe, że co, roboty wydobywają węgiel w kopalni, potem roboty dostarczają go do elektrowni i roboty nadzorują załadunek i w ogóle produkcję energii elektrycznej, która idzie w kosmos, no bo główna bohaterka montuje panele fotowoltaiczne. To jest pierwsza rzecz, która przeraża swoją naiwnością i pewną ideologizacją, bo tak naprawdę chodzi o to, żeby nam pokazać, jacy jesteśmy straszni, ta ekologia, ekologia, ekologia. Okropność. Ale to jeszcze nie koniec różnych dziwnych sytuacji w tym filmie. Otóż w pewnym momencie na skutek pewnego wydarzenia główna bohaterka nie ma wody. No, trochę przyczyna się do tego ten robot Wally, on się inaczej nazywa, ale niech już będzie Wally, przyczynia się do tego, no bo tam jej robi pod górkę i ona postanawia, że ponieważ nie ma wody, no to pójdzie do tej elektrowni i tam sobie jakąś wodę znajdzie. Nie wiem z jakiego powodu dostaje się do tej elektrowni przez chłodnię kominową, znaczy zjeżdża po wewnętrznej krawędzi chłodni kominowej. Każdy, kto był w elektrowni, wie, że wejście do elektrowni jest znacznie prostsze, nie trzeba przez chłodnię kominową. To jest pierwszy idiotyzm, to ładnie, malowniczo dosyć wygląda filmowo, ale w ogóle sensu nie ma. Potem sztuka w elektrowni, znajduje od razu, ma mało czasu, ale znajduje miejsce, gdzie się przechowuje butle z wodą, ale puste są niestety. I wiecie państwo, to niedobrze, jak się science fiction pisze bez sensu, pod zadaną ideologię, zadany temat, wszystko inne mając, no, pompie po prostu. Bo albo tworzymy zwarty scenariusz, zwartą fabułę, która ma sens, albo mówimy sobie, jakoś to będzie, proszę państwa, jakoś to będzie, tam nieważne wszystko, ważne idea, którą chcemy przekazać. Ja się absolutnie z takim science fiction nie zgadzam. I paradoksalnie ten film ratuje pomysł, który jest zaczerpnięty z Szekeleja, o którym mówiłem. I powtarzam, ja nie chcę drążyć sprawy, czy pan Piotr Biedroń zrobił to świadomie, czy nieświadomie. No, w każdym razie ludzie, którzy to oglądali, zachwycili się pomysłowością tego scenariusza. A jedyne, co się w tym scenariuszu może budzić w nas zachwyt, to właśnie ten pomysł szeklejowski z problemami z wejściem do obozu i z problemami wiążący się z problemami z hasłem. Ale no, to jeżeli to jest zachwycające, to znaczy, że w tym filmie nic poza tą inspiracją szeklejowską wartościowego, fajnego nie ma, bo trudno uznać przekaz, taki nachalny przekaz ekologiczny za coś wartościowego. No przynajmniej nie dla. To tutaj wiele wątków poruszyłeś. Ja wrócę do samego początku twojej wypowiedzi, kiedy mówiłeś o tym, że pan reżyser zna science fiction i wszyscy, którzy mu przyklaskiwali, też znają. Otóż nie znają, bo gdyby znali, gdyby obejrzeli na przykład trochę Netflixa, to by zobaczyli, jak bardzo ten film jest odtwórczy i do jak wielu produkcji Netflixowych, takich przeciętnych, bardzo nawiązuje. Ja przerwę. Ja tylko powiedziałem, że on deklaruje, że zna. Tak, drugim ważnym wątkiem jest to, że ten film jednak czerpie z czegoś prawdopodobnie, może nieumyślnie, nie wiem, ale podobieństwa są, zostało to w internecie wychwycone. Ale do czego chciałbym przejść? No bo tutaj musimy wam powiedzieć jedną rzecz, ta główna bohaterka w jakichś tam wojnach klimatycznych otrzymuje od swojego ojca tego robocika, który mają pilnować, mają strzec. Nawet na samym początku sobie ucinają jakąś pogawędkę, a ten robocik potem, ten Wally, bo on tak samo wygląda po prostu jak Wally z tej animacji, wycina jej numer, mówiąc brzydko, i robi się dramatycznie. Tylko czy robi się ciekawie, to już musicie sami ocenić. Przejdę do tego, co mnie się rzuciło w oczy od samego początku, powiem ci. No film jest za długi. Półtora godziny praktycznie w jednym miejscu z dwoma bohaterami, z czego jeden jest człowiekiem, doprowadza do ogromnego przeciągnięcia, do strasznych dłużyzn. Już od początku widać, ale to powiem ci od samego początku, od pierwszych minut, że te sceny są przeciągnięte strasznie. Nawet interwały w dialogach wydają się
specjalnie poszerzone, żeby ten film dotrwał do tych 90 minut. I to jest naprawdę potężny minus. O ile to jest oczywiście nagminne stosowane w innych filmach, no to tutaj po prostu atakuje od samego początku i w pewnym momencie jest ciężko przez to przebrnąć. Ale wspomniałem o tym braku oryginalności, bo to też jest ważne. Film jest osadzony w świecie, gdzie doszło do katastrofy klimatycznej, ludzie są rozproszeni po świecie, żyją na szczytach gór, doszło do klimatycznej wojny, jak powiedziałem, natomiast samość filmu mówi o tej samotnej dziewczynie, która sobie tam tłucze się po tym postapokaliptycznym świecie. Powiem ci tak, pierwsze sceny filmu, o którym dzisiaj mówimy, przypominają Netflixowy film IO z roku 2019. Początek jest bardzo podobny. Ogólnie, wbrew tym przychylnym opiniom, które są wyrażane m.in. na portalu FilmWeb, to film Biedronia jest nudny, jest odtwórczy. Nie ma tam nic, co by go wyróżniało na tle innych kameralnych produkcji fantastycznych czy post-apo nawet. Ja powiem więcej, ten film jest kręcony pod festiwale. Dlaczego? Bo tam mamy, jak zresztą zauważyłeś, zarysowane bardzo nośne medialnie problemy. Sztuczną inteligencję oraz klimat. Klimat, zmiany klimatu, wpływ człowieka na te zmiany. Tylko że to wszystko jest osadzone w świecie totalnie nijakim. Ja tutaj wrócę do FilmWebu jeszcze. Tam jest pewien recenzent, pan Jankowski, który się rozpływa po prostu nad tym filmem, dodając, że Biedroń dobrze się orientuje, co się dzieje w amerykańskim kinie post-apo. On tam dodaje, że ten świat taki spieczony i taki brudny w ogóle. Panie Jankowski, no tak wygląda sceneria post-apo w, po pierwsze, no podstawowym wydaniu, a po drugie w wydaniu najtańszym. No trochę złomu, trochę rdzy, trochę piachu, trochę starych kabli. No i tu nie ma żadnej oryginalności. Wiesz co... Wymęczyłem się na tym filmie. Ja wiem, że można powiedzieć, że my narzekamy za bardzo na tą polską fantastykę, ale po raz kolejny dochodzimy do wniosku, o którym zresztą powiedziałeś. Za to się biorą ludzie, którzy powinni kręcić inne filmy. To znaczy film Biedronia jest nie dość, że nijaki, to on jest tylko osadzony w pewnej scenerii postapokaliptycznej, natomiast to nie ma żadnego ducha, wiesz, to jest gorzej niż słabe. No my od początku mamy wrażenie, że to jest sztuczne, tam nie ma żadnej prawdy w tym filmie, nie ma dramatu, nie ma napięcia. Wiesz, no dziewczyna żyje sobie praktycznie na pustyni w Polsce, chyba w Polsce, nie wiem, gdzie nie ma wody, gdzie już nic nie ma i tak dalej. No i to wszystko jest jakoś takie wesołe, takie niczym się tam nie przejmuje. No. Ja myślę, że człowiek, który byłby uwięziony w takim świecie, miałby dużo, że tak powiem, rzadszą minę. Ale ten brak logiki i niespójności, o którym wspomniałeś, on jest też widoczny na innych polach. Zresztą sam początek tego filmu już jest takim mocnym kopniakiem na odchodne, żeby go nie oglądać, bo tam już na samym początku mamy powiedziane, że była ta wojna, były te zmiany klimatu, no i resztki ludzi uciekły w kosmos i prawdopodobnie umarły. Byli to głównie politycy i biznesmeni, którzy tam polecieli na pewną śmierć. No, widzieliśmy to w wielu filmach, na przykład Nie patrz w górę, Elysium i starszych produkcjach, natomiast samo w sobie jest to dość bezsensowne, tak jak wiele innych motywów, wątków, zachowań w tym filmie Biedronia. Także no powiem ci, nie chciałbym, aby następny film polski z gatunku science fiction był takim, przy którym znowu będziemy narzekać, ale niestety tak jest. No ja bym tutaj jeszcze chciał zwrócić uwagę na jedną rzecz. No, jeżeli nie ma fajnej historii, jest taka odtwórcza, jeżeli to wszystko jest naciągane, no to może chociaż aktorstwo to trochę ratuje. No nie ratuje niestety. A mam takie wrażenie, jakbyśmy oglądali, nie wiem, jakiś film krótkometrażowy, jakiś klip taki. Nie ma w tym dramaturgii i to jest gwóźdź do trumny tej produkcji, moim zdaniem. Wiesz Piotrze, ja się powtórzę, ale jedyne, co w tym filmie naprawdę może przyciągnąć, to ten motyw z hasłem, z tą pomyłką. Ale podkreślam, to nie jest motyw oryginalny. Poza tym pragnę
poinformować, że Shackley pisał na ogół krótkie opowiadania, bardzo krótkie. 10 minut to jest czas lektury. I w takim opowiadaniu tego rodzaju zagadka, a właściwie pewien problem do rozwiązania, notabene w opowiadaniu Shackleya on zostaje rozwiązany, w tym filmie niestety nie. Ale to jest tak, że ten krótki, zabawny, pewien taki, no, trudno mówić o paradoksie, bardziej problem, on, o ile w opowiadaniu Shackleya gra, to również jest w tym dziele, czyli w nich cała nadzieja, przeciągnięty. Kolejna rzecz, która jest tam przeciągnięta, no bo, jakby to powiedzieć tak najdelikatniej, najlepszy dowcip opowiadany zbyt długo, no po prostu przestaje być śmieszny. I tu jest, tu może nawet nie o śmieszność czy zabawność chodzi, tylko o pewne napięcie, które jest związane z sytuacją. Tu to jest tak pociągnięte, że, no, że nie wiem, no uśmiecham się, a o podobieństwach wiecie Państwo, o ile tutaj w tym filmie to lawenda chyba jest hasło, tak? Czy w każdym razie o lawendę chodzi, notabene to w finale się okazuje, a w opowiadaniu Shackleya to jest buławatek. Więc nawet tu nie ma oryginalności, bo i tu mamy jakąś roślinę. I powtarzam, ja o nic autora filmu nie oskarżam, poza świadomą bądź nieświadomą inspiracją. Ale skoro ten temat się już pojawił, bo nie ja go wywołałem, chociaż ja go odkryłem dopiero kiedy sam oglądając ten film, a ja dosyć dobrze znam prozę Shackleya, bo był czas, kiedy się fascynowałem akurat tym rodzajem pisarstwa, no to sam odkryłem to podobieństwo i później z pewnym zaciekawieniem odkryłem, że nie byłem sam, że wiele osób, wielu widzów odkryło te podobieństwa i wiecie Państwo, to jest tak, to się może zdarzyć, ale jeśli się już zdarzy, to myślę, że reżyser, scenarzysta powinien wyjść, powiedzieć: faktycznie, dużo czytam fantastyki, może tego nie notuję, bo ona jest dla mnie literaturą rozrywkową, którą czytam przy okazji, więc może nie odnotowałem, gdzieś to weszło mi w zwoje mózgowe i nieświadomie skorzystałem. Okej, przyznaję się, nie ma sprawy, ja to nawet na filmie zapiszę, ale nie, idziemy w zaparte, nikt tematu nie porusza, tematu nie ma. I okazuje się, że ktoś zrobił super film, wykorzystując czyjś pomysł i ja nie dramatyzuję, chodzi po prostu o oddanie twórcom to, co im się po prostu należy. I takie zlekceważenie, a jakiś tam pisarzyna, Shackley, no ja życzę panu Biedroniowi, żeby stał się na polu filmu, polskiego filmu, może międzynarodowego filmu, tak ważną postacią, jaką był Robert Shackley dla anglosaskiej fantastyki naukowej. Naprawdę mu tego życzę. No cóż, no to chyba tyle. Także reasumując, mamy do czynienia z teatrem telewizji w tanim wydaniu postapokaliptycznym, z podkreśleniem tak zwanych problemów aktualnych politycznie, które chyba miały zagwarantować autorom uznanie i poklask. Tam możemy wymienić, wiesz, wiele innych inspiracji współczesnych filmowych, nie takich bezpośrednich, związanych z wzorowaniem się na czyimś dziele, ale też takich, w których po prostu podobne problemy zostały poruszone. No, na Netflixie mamy mnóstwo takiego barachła science fiction, takich tanich produkcji, typu Mother na przykład. Także Biedroń poszedł w te same ślady i jakbym był, tak wiesz, jakbym miał szczerze powiedzieć, to ja tego filmu nie polecam, bo on męczy. On po prostu męczy. Gdyby może przedstawiono tam postapokaliptyczną Polskę, ale tak wiesz, w pełni, no to byłbym tym bardziej zainteresowany. Natomiast tutaj, no kolejna opowieść o tym samym tak naprawdę. Chyba tylko po to skrojona, żeby społeczność międzynarodowa, poprawna politycznie, była ukontentowana. Także niestety kolejny raz polskie science fiction na minus. Ja tylko bym chciał jeszcze dodać, że tu w niektórych portalach jest taki portal Immersja, gdzie się pojawiła bardzo krytyczna
recenzja filmu, o którym dzisiaj mówimy, i tam jest, tam padają takie słowa, że to jest pierwsze polskie post-apo. No nie jest pierwsze polskie post-apo w wersji filmowej, no bo przecież było Obioba, no bo przecież była Seksmisja, jakby nie patrzeć. Był też film Erotika, który żeśmy masakrowali chyba rok temu i który też był w podobnych klimatach utrzymany, tylko że to polskie post-apo często bywa takie subtelne. Czyli te odniesienia nie są takie, że mamy tam ruiny wielkie i mamy jakieś tam scenerie straszne. Niekiedy jest to subtelne, niekiedy jest to tylko dopowiedziane, ale postapokaliptyczne wątki w polskiej kinematografii występowały, tak? Że tak powiem. No tutaj też występują, tylko że już ze strasznym upodobnieniem się do tego, co w kinematografii zachodniej jest znane i co bywa nagminnie niestety wykorzystywane. Także powiem ci, że w tym przypadku ucieczka w klimaty, że tak powiem, związane z Armagedonem i z tym, co się po nim stanie, jest tak naprawdę pójściem na łatwiznę. I wydaje mi się, że po prostu tego rodzaju filmy są tanie. Tanie. I pewnie będziemy widzieli jeszcze wielu innych twórców, którzy będą po to sięgać i mówić, że to jest pełnokrwiste sci-fi. A ja bym się, Piotrze, jeszcze zgodził z tym, że to jest tanie, że to bazuje na modnych tematach, czyli trzeba coś o ekologii i tak dalej, nawet bym się zgodził z tym, że można się inspirować amerykańskim pisarzem, powtarzam to do znudzenia, z tym wszystkim mógłbym się zgodzić. Tam to jakoś przełknął. Co więcej, może nawet jakoś bym to zaakceptował. Natomiast ja się nigdy nie zgodzę, żeby traktować widza jak imbecyla, bo tak się poczułem potraktowany, kiedy, no ja już Państwu wymieniałem te dziury logiczne, no, chociażby ta chłodnia kominowa i po co? Po co jest to robione? Ja wiem, że większość ludzi, którzy będą film oglądali, nigdy chłodni kominowej z bliska, bardzo bliska nie widziała, ale to jeszcze nie jest powód, żeby wciskać im kit, że główna bohaterka musi wejść najpierw na koronę tej chłodni kominowej, później musi po ściance schodzić w dół i dopiero tamtędy dostaje się do elektrowni. To jest traktowanie widza jako, nie wiem, jakiegoś mutanta popromiennego, który w ogóle o niczym nie ma pojęcia. Tak nie jest. W gruncie rzeczy ja sądzę, że spora część ludzi, nawet tych, którzy chłodni nie widziała z bliska, domyśli się, że po prostu fajnie to wyglądało w kamerze, fajny obraz był, bardzo widowiskowy. No to wklejmy to do filmu. Ale tak się nie robi, tak się robi filmy, nie wiem, jakieś artystyczne, artystowskie, że tak sobie powiem, to nie był komplement. Natomiast tak się nie robi rasowego sci-fi'a, jeszcze z dodatkiem post-apo. Tam pewna logika musi być jednak, no powinna przynajmniej być zachowana. Nie jest zachowana. Już podałem Państwu kilka przykładów. Ta elektrownia pracująca i te panele fotowoltaiczne, no bo panele muszą być, bo wiecie Państwo, panele są w tej chwili modne. To nachalne epatowanie nas tym, że ekologia, wiecie Państwo, świat się zawalił, już było, a dawno apokalipsa nastąpiła, ale jak sobie panelik kolejny wkręcimy, podłączymy, to będzie lepiej. Tam co prawda od lat, jeśli wierzyć scenarzyście, ta elektrownia sobie w dole dymi, kopci, produkuje ten prąd, ale nie będziemy z niego korzystać. Nie ma takiej możliwości. My sobie sami wytworzymy w tym postapokaliptycznym świecie swój prąd ze swoich paneli. I takich bzdur, tak, dokładnie, niech padnie to słowo, takich bzdur, takich dziur scenariuszowych, w logice scenariusza, jest cała masa. I zastanawiam się nad jednym. Czy to jest zasługa scenarzysty, pana Biedronia, czy też to jest zasługa montażu, że ktoś w tej postprodukcji powiedział, wiesz, tu sobie to wyrzućmy, tamto wyrzućmy, no bo wiesz, film nie może trwać za długo, no zresztą i tak trwa długo, więc tu musimy wyrzucić, bo bardzo często ja to obserwuję, że filmy w Polsce tracą na logice
właśnie na etapie montażu, bo scenariusz napisany jest w miarę logicznie, ale później są oszczędności. Tę scenę wywalmy, jeszcze tę i następną i w pewnym momencie dochodzimy do takiej sytuacji, że film przestaje się kleić, ponieważ ilość scen wyrzuconych powoduje, że nie ma tego lepiszcza, które łączy poszczególne sceny, są dziury i nijak nie da się tego skleić w taką opowieść, która jest zwarta, w którą wierzymy, której możemy zaufać. I to jest typowy przykład takiego właśnie filmu. Tak mi się przynajmniej wydaje, że albo scenarzysta popełnił rażące błędy, albo na etapie montażu ten film został kompletnie załatwiony. Wiesz co, z takimi filmami jest podstawowy problem. Trzeba mieć naprawdę dobrą historię do opowiedzenia, dobrych aktorów, niekoniecznie znanych, żeby to poruszyło widza. My nierzadko mówiliśmy, że współczesne science fiction, no trochę zatoczyło krąg, robi się dużo filmów, ale czasami nie wiadomo po co, dlatego że one są nie tylko złe, ale są po prostu niepotrzebne. W tym sezonie Filmotekarium o tym mówiliśmy wielokrotnie. I tutaj jest tak samo. Co jeszcze bym chciał dodać? No, wy możecie powiedzieć, no narzekacie, a weź ta i nakręć ta film i dopiero potem mówcie, jak to jest, że przecież twórcom nie jest tak łatwo. Ja myślę, że lepiej się nie porywać na pewne rzeczy. To znaczy się, wiesz, no po co oglądać w kinie science fiction kolejną rzecz, która jest powtarzana do znudzenia? Po co wykorzystywać te same schematy, a potem znajdować sobie klakierów na Filmwebie, którzy mówią, o jakie to jest super zarąbiste. No nie jest, nie oszukujmy się, wszystko w tym filmie leży, nawet ten biedny Wall-E, który jest tak bardzo podobny do tej swojej wersji pixarowej, tego filmu w żaden sposób nie ratuje. To by się dało zmieścić tak naprawdę w 30 minutach, może w jakiejś antologii, wiesz, polskiego sci-fi, takiego krótkometrażowego i by to było całkiem może nawet zjadliwe, ale 90 minut naprawdę nikt nie jest w stanie wytrzymać z takim smutem. I mówię to z ręką na sercu. To nudzi, po prostu nudzi. Nie ma tutaj żadnego nowym. Mamy tylko ten przekaz, że ten film jest zrobiony po prostu pod określoną narrację polityczną. No i pewnie to był główny motyw do jego stworzenia, tak? Ale żeby on jakimś tam miał być hitem zapamiętanym w kolejnych latach, no to już dam sobie palca uciąć, że tak niestety nie będzie. Kiedy powiedziałeś o polityce, to jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała. W tym filmie ta nachalna propaganda dotycząca uchodźców, migrantów, czy jakkolwiek to nazwiemy, w pewnym momencie się pojawia, no bo ten polski Wall-E, czyli Artur, tak ma na imię ów robot, jest tak naprawdę robotem strażniczym, który kiedyś pilnował granicy, żeby ludzie z południa nie mogli przedostać się przez granice i tak dalej, wiecie państwo, możecie sobie państwo wyobrazić, ponieważ w tym momencie film wchodzi na ideologiczne rejestry, no to możecie sobie państwo wyobrazić, co tam się dzieje, co tam za dialogi, teksty padają i to też jest, wiecie państwo, no ja rozumiem, że filmy trzeba kręcić o żywotnych problemach, o tym, co się dzieje w naszej cywilizacji, ale błagam po prostu, żeby nie kręcić filmów ideolo, które muszą odpowiadać na zapotrzebowanie, no właśnie, czyje? Widzów? No ja sądzę, że widzowie mają nieco inny pogląd, przynajmniej w sporej części, na ten właśnie problem, o którym zacząłem w tej chwili mówić. Natomiast gremia jury różnego rodzaju festiwali, przypuszczam, że będą oczadziałe z zachwytu, jakżeż to sprytnie reżyser i scenarzysta zarazem przemycił ten ważny społecznie problem. Proszę państwa, ja mam dosyć, po kokardę mam oglądania ideologicznych produkcji, które mówią, a ja jestem science fiction. Nie,
tak to nie powinno wyglądać. To nie znaczy, że science fiction musi być głupie i pozbawione jakiejkolwiek refleksji, ale ta refleksja, ona się gdzieś tam oczywiście powinna pojawiać przy okazji, nawet czasami rozbudowane sekwencje, ale istotą science fiction jest coś zupełnie innego. Natomiast jeżeli serwuje nam się ideolo, no to ja już nie mam więcej komentarzy. Ja również nie polecam Państwu tego filmu, chociaż w tym sezonie wspólnie z Piotrem omawialiśmy masę jeszcze gorszych filmów. Naprawdę, całą masę jeszcze gorszych filmów omawialiśmy. Ten film chwilami jeszcze się broni. Ale nie bierzcie Państwo tego, co mówię w tej chwili, za dobrą monetę. To jest taka mała obrona i nie. Jeśli Państwu wystarczy to, co powiedzieliśmy, to już sobie ten film Państwo darujcie.